Cześć wszystkim, z tej strony Radek Chodkowski, humanista na giełdzie. Mamy miesiąc luty, w związku z czym przyglądamy się rynkowi, sprawdzimy spółki ciekawe technicznie, zobaczymy co dzieje się na rynku, co może dziać się na rynku, no i oczywiście mm, zaprezentuję Wam spółki, które moim zdaniem mogą się ciekawie zachować. Jak widzicie po lewej stronie lista spółek jest dzisiaj dosyć długa, więc prawdopodobnie no, te pół godziny nagranie potrwa. Zaczynamy klasycznie od indeksów. Od trzech głównych indeksów, czyli w 20 MWIG40, SWIG80, to są te trzy indeksy, które do niedawna e, mówiły nam o. Zdecydowanej przewadze spółek dużych nad spółkami małymi i średnimi. Styczeń jest miesiącem, w którym ta przewaga została zniwelowana. Te, tej przewagi nie ma generalnie. Rosły tak samo spółki duże, jak i małe, jak i średnie, co za chwilę zresztą zobaczymy. No i trzeba będzie z tego wyciągnąć jakieś wnioski. Dużą część tych wniosków, jeżeli zaczęliście od nagrania, zawarłem na moim blogu, więc tam w opisie filmu jest link, żeby przejść, zobaczyć generalnie. Jak ja to widzę w kontekście tego, czego, czego nie powiem na nagraniu. Zaczynając od wieku 20, musimy sobie zarysować pewien kontekst. Tym kontekstem dla mnie był poziom mniej więcej 2330 punktów. Tutaj widziałem pierwszy opór techniczny, i to był taki opór no, nie licząc tego wierzchołka w tym miejscu, opór, który domykał formację można dzisiaj powiedzieć już z perspektywy czasu podwójnego dna, która była na indeksie WIG20 i która się zrealizowała właśnie w styczniu, zrealizowała, czyli generalnie została domknięta i, i, i w pewnym analitycznym sensie już stanowi pewnego rodzaju całość, prawda? Więc tutaj przez cały 2018 rok rynek zachowywał się no, dosyć słabo. Widzimy, że szczyt aktualnie wystąpił tego 23 stycznia, od tamtej pory już rynek był coraz niżej, coraz niżej. No i tu Tutaj cała praktycznie 2 trzecie roku to była ta formacja. Było sporo obaw, czy zejdziemy poniżej 2100 punktów. Okazało się, że jednak nie zeszliśmy na trwałe poniżej tego poziomu. Rynek robił próby podbicia, ta próba została bardzo szybko skontrowana. No i końcówka roku to są wzrosty, wzrosty które gdzieś tam pozwoliły, mm, pozwoliły nam na początku tego roku, na początku roku 2019, na osiągnięcie nowych maksimów. No, maksimów oczywiście nie historycznych, natomiast od lutego 2018 roku są to poziomy najwyższe, więc na pewno warto to odnotować. No i domknięcie tej formacji sugeruje, że. Że wychodzimy wyżej, prawda? Zamykamy ten obszar, on został skonsumowany, zamknięty, zrealizowany i patrzymy na północ. Na północ można oczywiście różne poziomy sobie rysować. Myślę, że istotnym poziomem. Na najbliższe sesje, na najbliższe kilka, kilkanaście sesji będzie okolica 2410, czyli aktualny wierzchołek gdzieś tam również rysowany po historycznych danych. Natomiast no, coraz bardziej, coraz śmielej patrzymy w te rejony, prawda? Widzimy, że, mm, sobie to zaraz zamknę widzimy, że mniej więcej te dwa obszary są podobne, prawda? Czyli tutaj mamy przedział od 200 do 2350, powiedzmy, a to mamy od 2350 do 2630, czyli dwa takie dosyć duże obszary mniej więcej podobne wielkością. No i Pytanie, prawda, czy na stałe przechodzimy do tego obszaru powyżej, czy tu jednak nastąpi jakieś cofnięcie? Bo cofnięciu też trzeba sobie powiedzieć, gdyż rynek rośnie, nie powiem, że nieprzerwanie, bo tu były korekty, natomiast rośnie dosyć dynamicznie od połowy października. Widzimy, że właśnie z stołka do ostatnich poziomów, czyli te 300 punktów zostało zrealizowane w dosyć krótkim czasie, dosyć sprawnie, więc pojawia się naturalne pytanie o korektę. To pytanie jest bardzo zasadne w kontekście wielu spółek, które które wzrosły naprawdę bardzo dynamicznie. No tutaj na blogu powołałem się na przykład spółki Atal, która faktycznie pociągnęła bardzo mocno do góry, no i należy jej się korekta. Takich spółek jest wiele, więc zakładam, że jakaś korekta może wystąpić. prawda? Tak więc odnotowujemy duży pozytywny sygnał, jakim jest wyjście powyżej poziomu 2330 punktów. Ono nie odbyło się jeszcze w taki sposób pełny, czyli jeszcze może nastąpić jakieś cofnięcie, natomiast na pewno optymizm na rynku jest. Potwierdzeniem tego faktu jest przełamanie linii trendu spadkowego, tak należy powiedzieć, ponieważ nie jest to jeszcze jakiś w pełni wykształcony trend wzrostowy, jest to po prostu przełamanie linii trendu spadkowego. Na MVG-40 możemy tą linię narysować tak, możemy jakkolwiek inaczej. W każdym razie to, co warto zaakcentować, to jest właśnie zmiana układu wierzchołków. To również były dwa dołki. Korekta dosyć dynamiczna, ale nie na tyle dynamiczna, żeby to było coś wyjątkowego, chociażby we wrześniu taką korektę również widzieliśmy. Natomiast ten dołek już jest trochę wyższy niż poprzednie dołki i to również widać, prawda? Widzimy. Układ tych wierzchołków. No i kolejny wierzchołek jest również wyższy no, zarówno od tego poprzedniego wierzchołka, jak i od tego wierzchołka wcześniejszego z listopada. Tak więc układ wierzchołków zmienia się. Oczywiście nie jest to bezwarunkowe. Może się okazać, że teraz nastąpi jakaś korekta, i, i sądzę, że również jakąś korektę rynek. No, Przydałaby się jakaś korekta rynkowi, więc wariant korekcyjny jest tutaj przeze mnie brany całkiem poważnie pod uwagę, na, jeśli chodzi o moją strategię. Natomiast za chwileczkę, jak mówimy SWIG 80, powiem, co się może wydarzyć, jeżeli tej korekty faktycznie nie będzie. Przechodzimy do SWIG 80. No i tutaj zmiana bardzo, bardzo duża. Widzimy, że to są największe wzrosty od, od roku. Prawda, największa korekta wzrostowa, najsilniejsza korekta wzrostowa praktycznie od listopada grudnia stycznia roku 17 i stycznia 18 no i zadajemy sobie pytanie, czy to już jest ten moment? Czy to już jest ten moment, kiedy faktycznie nastąpiło jakieś odwrócenie rynkowe, kiedy sytuacja w jakiś istotny sposób zmieniła się na wykresie i o ile. Na samym SWIG-u 80 jeszcze się nie zmieniła. Natomiast nakładając to na to, co się dzieje na wig 40, na to, co się dzieje na wig 20, sądzę, że to jest moment, w którym faktycznie pesymizm przestanie dominować na warszawskiej giełdzie, że te wyceny staną się bardziej neutralne, bardziej umiarkowane. Nie będą to wyceny bardzo niskie, zaniżone, tylko że inwestorzy jednak zaczną dostrzegać te okazje inwestycyjne, trochę więcej optymizmu nabiorą ochoty do inwestowania, do kupowania papierów. I sądzę, że to również zobaczymy, na wykresach poszczególnych spółek, więc taka jest moja, moja robocza teza. Natomiast wrócę do zdania, które zarysowałem wcześniej, czyli korekty. Hmm. Często jest tak, może nie zawsze, ale, ale często jest tak, że po dużym pesymizmie inwestorzy, jak wchodzą do gry, to wchodzą bardzo mocno, bardzo silnie, w rezultacie pompują notowania spółki czy, czy, czy całego rynku bardzo dynamicznie, prawda? I jeżeli dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że faktycznie mamy to odreagowanie i inwestorzy niektórzy wstrzymują się z dokonaniem transakcji, no bo czekamy na korektę, czekamy aż będzie taniej i wtedy, wtedy zajmiemy długą pozycję. Ostrzeżeniem przed taką, takim właśnie zagraniem jest rok 2009, chociażby, kiedy rynek bardzo silnie, bardzo dynamicznie odreagowywał i wszyscy ci, którzy po roku 2008, na początku 2009 byli zrezygnowani, wymęczeni przez te wszystkie odbicia, oni nie wierzyli w tą korektę, oni nie, znaczy w to odbicie, tak oni nie wierzyli, oni sądzili, że to jest kolejny raz, kiedy rynek próbuje nas nabrać, który. Po raz kolejny próbuje nas zrobić w balona, i, i generalnie, że będzie taniej, prawda? Natomiast rynek z poziomu gdzieś tam 1300 punktów bardzo szybkim ruchem zrobił punktów 2000. Później nastąpiła korekta. Większa, mniejsza, no w tej perspektywie ona wydaje się mniejsza, natomiast to było 200 punktów, więc całkiem, całkiem, całkiem spora korekta. I później kolejny ruch bardzo szybki na poziom 2500 punktów. Więc to jest dla nas wielkie ostrzeżenie, że faktycznie zakładam, że wystąpi jakaś korekta spadkowa, ale ona może nie wystąpić. Jeżeli rynek ruszy się do góry, inwestorzy poczują wiatr w żaglach, może się okazać, że tak naprawdę dzisiaj na tych poziomach. No, tak jak zresztą widzieliśmy też kolejny przykład w 2016 roku. Tu nie było korekt. Tu był bardzo szybki ruch z 1800 praktycznie na 2300, jednym silnym pociągnięciem. No, i to jest ta przestroga, że czekanie na korektę czasami powoduje, że pociąg odjeżdża bez nas. No, o tym też zresztą opisałem niedawno na blogu, więc musimy uważać, musimy podjąć decyzję, czy już dzisiaj wchodzimy na rynek, czy czekamy na korektę, czy może już jesteśmy zapakowani w akcję. Jak wiem, że niektórzy. So. Mając to zarysowane, czyli to oczekiwanie na korektę z jednej strony, nie przesądzanie, że trend się zmienił, z drugiej strony, natomiast powiew optymizmu, z trzeciej strony przechodzimy do spółek. Spółek, jak widzicie, jest sporo, myślę, że około 20 po kolei je przeanalizuje. To są różne pozycje, to są zarówno pozycje z potencjałem spadkowym, jak i z potencjałem wzrostowym, więc tutaj będę starał się przy każdym z tych przykładów właśnie zarysować ten kontekst. Pierwszy przykład, Alior. Na Aliorze mamy tu wariant wzrostowy, prawda? Widzimy dołek w listopadzie, gdzieś tam mniej więcej cały rynek zrobił październik, listopad dołek. Odbicie pierwsze, ono jeszcze tutaj wiele nie wyjaśniało, nie zmieniało kierunku, natomiast ten kolejny ruch jest już wzrostowy. Podobnie będzie bodajże przy grupie azoty, że, że faktycznie mamy odbicie, które jest dynamiczne, jest korektą wzrostową, ale jeszcze niczego nie przesądza, natomiast to co następuje po tym odbiciu już traktujemy jako tak jakby nowy ruch cenowy i ja tutaj faktycznie Alior obserwuję bardzo mocno pod kątem pozycji długiej. Kolejna spółka CD Projekt, na no myślę spółka wszystkim znana, nie trzeba przedstawiać. I uwaga, uwaga, od dołka około 55% już kurs odbił. Widzimy, że z okolic 125 zł, aż tam lokalnie 200 zostało naruszone. Więc na pewno duży optymizm na rynku. Na pewno ja sam dzisiaj czekałbym na jakąś korektę. Nie lubię zajmować pozycji po tak silnych wzrostach. Widzimy zresztą, że te wzrosty mają taki kształt, tutaj bardzo wyciągnięty. Bardzo mocny, więc na pewno trend wzrostowy jest. Natomiast ja sądzę, że, że zaczekałbym tutaj na korektę. No pierwszym oczywistym punktem to jest poziom 170 zł to wsparcie techniczne jest tutaj jak najbardziej wyraźne, więc wydaje mi się, że ja bym ten właśnie poziom obserwował. Jak będzie, zobaczymy. W każdym razie CD Projekt na pozycji długiej inwestorzy z pewnością nie są rozczarowani, mimo, że wcześniej przeżyli korektę z 220 na 125, czyli prawie 50%, bolesna i to też jest cenna życiowa lekcja, że nie tak łatwo jest utrzymać duże trendy wzrostowe. Się trafiają korekty o 40-50%, bardzo wielu inwestorów odpada Pada z rynku i dopiero po latach, po czasie widzimy, że to była piękna hossa, prawda, tylko no, no weź utrzymaj 50% obsunięcia kapitału. Kolejna spółka Energa, tu również zmiana, zmiana nastrojów energetyka, Tauron też ma, Tauron jest jeszcze bardziej charakterystyczny, natomiast widzimy zmianę nastrojów, prawda, do pewnego momentu spadki uspokojenie w okolicach września, października no i następnie mamy już tutaj dynamiczny ruch wzrostowy. Oczywiście energetyka jest taka branżą, branż, że tam nie będzie super hossy, tam nie będzie nagle nie wiadomo czego, natomiast szansa na no spójrzmy, spójrzmy rok wcześniej, prawda, widzimy końcówka 17 roku, sierpień to było 14,50, tutaj lokalnie było poniżej 7,50, więc no, te 100% zawsze jest do wyjęcia, to nie będzie 1000%, ale te podbicia też są dosyć istotne, warto na tą energetykę czasami spoglądać, więc tutaj jak najbardziej wariant wzrostowy, sądzę, że ja bym również czekał na jakąś korektę na szerokim rynku. W kontekście trendów Eurocash, trend spadkowy, prawda, czyli obserwowaliśmy wcześniejsze trzy spółki w wariancie wzrostowym, tutaj Eurocash na spadki, widzimy trend spadkowy, on jest znany, on jest charakterystyczny, on jest widoczny od bardzo długiego czasu, no i widzimy również, że Eurocash dotarł niedawno do bardzo istotnego poziomu w postaci tu jednego dołka, tu drugiego wierzchołka, i wygląda na to, wiele na to wskazuje, że przynajmniej na razie te sesje, które tutaj widać, pokazują, że faktycznie ten opór się obronił. Jest szansa na kontynuację spadków. Oczywiście zasięgi możemy rysować różnie. Pierwszy taki oczywisty zasięg to jest te 17 zł, czyli z 20. Jest to ładne parę procent, które można sobie tutaj delikatnie mówiąc wyjąć. Natomiast krótkoterminowo, generalnie wygląda na to, że Eureka. Też będzie kontynuował spadki no i grupa azoty wspomniałem krótko o grupie azoty generalnie cała chemia styczeń zalicza do udanych zarówno Ciech zarówno inne inne spółki między innymi azoty bardzo silny dołek październik pierwsze odbicie takie Dynamiczne, ale jeszcze w trendzie spadkowym, prawda? Jeszcze tutaj można się było zastanawiać, że to jest po prostu odbicie, skorygowanie bardzo silnych spadków, ale po tym jak rynek już się tutaj wyszumiał, mamy styczeń i styczeń jest kolejną fazą wzrostów. Tutaj myślę, że od 30 do 37 no to jest ponad 20% wzrostu. Więc grupa azoty być może zmienia już kierunek na wzrostowy. Kwestią indywidualną jest, kto się tutaj podpina do tego ruchu cenowego, czy, czy jeszcze czekamy na jakieś korekty, ale azoty też Zmieniają, zmieniają nastrój. KGHM, spółka, którą jeszcze niedawno miałem w portfelu na pozycji krótkiej, ponieważ zachowywała się dużo silniej niż rynek. Widzimy, że rynek faktycznie tutaj, tutaj już nie będę się cofał do WIG-20 natomiast KGHM generalnie nie rósł. Przez ten okres, kiedy WIG-20 ciągnął bardzo mocno do góry, KGHM trzymał się w miejscu. No i ja zakładałem, że. Ta słabość znajdzie swoje odzwierciedlenie również, kiedy przyjdą jakieś spadki na rynku. Natomiast KGHM nie dał mi tej szansy, ponieważ wybił opór techniczny. Ja ten opór miałem zarysowany mniej więcej w tym miejscu. No i to jest pokaz siły. Generalnie pokaz siły ze strony spółki, więc. Dotychczas KGHM rozpatrywałem w kontekście trendu spadkowego, natomiast ten tutaj moment powoduje, że zmieniam nieco optykę i rozpatruję go w kontekście trendu wzrostowego. Trendu wzrostowego, który być może dopiero się będzie wykształcał, którego potwierdzenie znajdziemy, jak przebity zostanie poziom 98 bądź 100 zł. Natomiast już coś widać, prawda? Jest pierwszy, pierwsza taka jaskółka, która tutaj zapowiada zapowiada zmianę klimatu, zmianę nastroju, no warto myślę spółkę obserwować, kwestia tego, czy to bierzemy w jakiejś korekcie, czy, czy tak jak jest. Kruk, kruk stabilnie w trendzie spadkowym, tutaj nic się nie zmienia, była próba, klasyczna próba z analizy technicznej, widzimy troszeczkę tam ten opór został przemamany delikatnie, na 180 ja sobie rysowałem opór, on został najpierw tak krótko przetestowany jeszcze w grudniu, następnie w styczniu już widzimy też podobnie do tego samego poziomu, no i kruk dalej spada. Więc kruk w trendzie spadkowym, stabilnie bez zmian. Nie chcę powiedzieć, że to jest pewniak, bo na rynku nie ma pewniaków. No ale widzimy, że od wielu wielu miesięcy kruk jednak notuje przecenę. Live chat. I tu również znak zapytania. Live chat na razie ciągle w trendzie spadkowym, ciągle w trendzie spadkowym ten spadkowy może być również potwierdzany przez opór na poziomie 28 zł, ten opór dotychczas nie został złamany, natomiast no, zastanawia układ układ dołków, prawda? Bo układ wierzchołków jeszcze jest taki, że te wierzchołki cały czas są um, trochę niższe ale układ dołków jest już taki, że, że ten dołek jest jednak no, większy, prawda? Widzimy, że ten dołek jest wyższy, w związku z czym um, są punkty ostrzegawcze. Jeszcze w treści spadkowym, owszem, ale jest potencjał do zmiany tego trendu. Zobaczymy, jak się pokażą dane o sprzedaży abonamentów za, za styczeń, bo Bolajwczak zawsze na początku miesiąca te dane prezentuje. To może być impulsem albo do góry, albo do dołu, jeżeli te dane będą istotne w jakimś kierunku. Zobaczymy. Lotus. Szczerze lotus klasycznie od wielu miesięcy w trendzie wzrostowym, także tutaj Ameryki nie odkryje, jeśli go pokażę właśnie w takim kontekście. Mm. <laughs> Chyba, chyba więcej nie będę dodawał generalnie. Każdy, kto, kto, kto gra ten trendowo, wie czy czeka na korekty, czy wchodzi na rynek tak jak jest, żeby nie, nie przegapić okazji, więc tutaj w przypadku Lotosu po prostu wskazuje, że spółka cały czas jest w trendzie wzrostowym. Piękna zmiana trendu z ostatnich miesięcy to jest Maxcom, spółka, która się zajmuje telefonami takimi prostszymi z klawiszami, ale tam wieloma różnymi innymi ciekawymi rzeczami również. Klasyczne odwrócenie trendu widzimy wyrysowanie pewnego poziomu, poziom, który jest obserwowany przez rynek. No i rynek zszedł w dół, po raz pierwszy się cofnął, zszedł w dół jeszcze głębiej, ale cofnął się również silnie do tego samego poziomu. Trzecie cofnięcie było już słabsze, zdecydowanie sugerujące, że nie ma aż tak dużej ochoty na spadki. No i podejście pod opór, przełamanie oporu, impet wyjście górą, więc tutaj klasyczne odwrócenie Trendu, oczywiście jakaś korekta jak najbardziej się należy, ale MAXCOM myślę, że warto obserwować, ponieważ jest to jedna z niewielu spółek, które tak wyraźnie zmieniły trend, tak bez. No bo, bo w przypadku Grupy Azoty, czy, czy innych spółek, to się zastanawiamy, czy to już jest odwrócone, czy to nie jest odwrócone. W przypadku MAXCOMu mamy tu jasność, że, że to odwrócenie z technicznego punktu widzenia nastąpiło, prawda? Oczywiście dalej może się okazać coś innego, ale tak jak dzisiaj to widzimy, jest to klasyczna formacja odwrócenia trendu. Millennium, no, millennium w trendzie wzrostowym, tutaj też nie będę wiele opowiadał, widzimy generalnie porusza się dosyć stabilnie, czasem w górę, czasem w dół. Takie swingi cenowe są, są na spółce dostrzegalne. Aktualnie wygląda na to, że być może spółka będzie wchodziła w kolejny jakiś swing wzrostowy, jeżeli nie jest od czego ustawić wsparcie i ustawić stop losa. Kabex spółka która się jeszcze u mnie nie, nie pojawiała w zestawieniu. Natomiast no, zwróciłem na nią uwagę i faktycznie widzimy widzimy co się dzieje czyli zmiana tendencji mniej więcej w 17 roku rok 18 już tutaj pod znakiem wzrostów. Początek 19, spadkowy, korekta i jakieś sygnały delikatnej ochoty na podchodzenie wyżej. Więc PKBX tutaj w wariancie wzrostowym jak najbardziej się wpisuje w te kryteria trendu. Oczywiście korekty są dosyć kwałtowne, ale to też często wynika z tego, że spółka ma ograniczoną płynność, na co z waszą, waszą uwagę również zwracam. PKO, PKO bardzo podobna spółka, takie połączenie trochę wig 20 z KGHM-em, czyli z jednej strony mamy spółkę, która... Jeszcze jest relatywnie nisko, tak, i to jest to, to co bym wyciągnął z KGHM-u, natomiast to, co wyciągam z, z WIG-20, to jest przełamanie istotnego technicznego oporu y i sygnał do wyjścia wyżej, i to się właśnie wydarzyło na początku stycznia. Aktualnie korekta, y więc być może pkos generalnie. Y ma potencjał do wzrostu, prawda, PKO ostatnio gdzieś tam było e, troszeczkę zaangażowane w, znaczy, dowiedzieliśmy się o tym, prawda, że były jakieś rozmowy o finansowaniu pewnych inwestycji, natomiast sądzę, że dla wyceny spółki to jakoś szczególnie znaczące nie będzie, e, więc widzimy, że spółka raczej nie chciała schodzić poniżej 100 zł, ten poziom można określić jako wsparcie, tam 100, 101, 102 zł, natomiast aktualnie pokaz, delikatny pokaz siły, Nowy wierzchołek 118, aktualnie korekta, więc być może tutaj nastąpi jakieś odwrócenie trendu. Polenergia energia, również trend wzrostowy, chyba w ostatnim zestawieniu spółka też się pojawiała. Widzimy bardzo takie silne, fajne wyciągnięcie do góry. To jest fajne, jak się posiada akcje bo ono daje dosyć duży komfort tego, że nawet jeśli się wydarzy korekta, to tak naprawdę ta korekta powinna utrzymać nas cały czas w zysku, prawda? Gdybyśmy kupili gdzieś tam w okolicy 20 zł, wzrosta 24, to jest 20%, więc tych 20% możemy 15 oddać na korektę, i cały czas jesteśmy w zysku. Natomiast ja nie lubię kupować takich momentów technicznych, ponieważ no właśnie ten zapach korekty, on jest bardzo, bardzo wyczuwalny, nie wiemy, czy się to wydarzy, natomiast no, zwracam uwagę na trend. Ja sam, gdybym miał kupować, kupowałbym tą spółkę w korekcie, albo nie kupowałbym wcale. Generalnie nie czuję się dobrze z kupowaniem na tego typu wierzchołkach. Orlen. orlen. Orlen zagadka, ponieważ praktycznie cały 2018 rok zastanawiałem się, czy Orlen jest jeszcze w trendzie wzrostowym, czy już w trendzie spadkowym. Rozwijając to na trend wieloletni widzimy, że faktycznie mamy trend wzrostowy. To co obserwowaliśmy to była tylko korekta. To widzimy dzisiaj generalnie, tak, to widzimy po czasie, w roku 18 widziałem przełamanie poziomu 105 zł, bardzo charakterystyczne, bardzo mocne, bardzo takie piękne, czytelne, technicznie, technicznie do rozegrania. Zresztą rozgrywałem to chyba na, na certyfikatach Turbo, jeśli mnie pamięć nie myli, przełamanie, sygnału negatywny dla kursu, no i widzimy ten zjazd. Zjazd nastąpił w okolicy 82-83 zł, później odbicie i to, co obserwujemy obecnie od połowy roku 18, to jest trzeba zakładać kontynuacja tego dużego, długookresowego trendu wzrostowego w każdym razie wierzchołek, korekta, wyższy wierzchołek. Korekta, no i gdzieś tam jesteśmy obecnie usytuowani pomiędzy oporami na 114 zł, a pomiędzy wsparciem w okolicy 105, może 102 zł. Więc Orlen ma się od czego odbijać w kierunku wzrostu. Z drugiej strony, fajną siłę pokazuje, jeśli chodzi o chęć, chęć zdobywania nowych terytoriów, więc zobaczymy. W każdym razie spółka na pewno ciekawa i w tym kontekście właśnie w, ten, w trendzie wzrostowy. Spółka Playway też się przewija, widzimy ruch wzrostowy. No, jak na gaming, generalnie dosyć dobry, dobrze się kurs trzyma. Wiele spółek zaliczyło mocne przeceny. Playway tutaj widzimy, że jest blisko relatywnie tych ostatnich maksimów już 160 zł, maksima w okolicy 180, więc wygląda nieźle kwestia tego po prostu czy tu będzie jakaś korekta czy nie jak to rozegracie no to każdy każdy sobie sam już umie tą sytuację naszkicować. Projprzem również w trendzie wzrostowym. Tu również e, płynność nie jest największa, ale ale wydaje mi się, że pozwala na zajęcie transakcji, znaczy zajęcie pozycji. Mm wsparcie techniczne albo 21.60 albo 22 zł w zależności od tego jak sobie to rysujemy. Oczywiście można jakieś wsparcie narysować niżej, ale to co jest istotne to jest ta tendencja wzrostowa, która faktycznie, faktycznie jest jest obserwowalna. No i tyle, tak? No, tego potrzebujemy jako długookresowi inwestorzy, czyli po prostu trendu wzrostowego, w którym spokojnie sobie jedziemy. Robczyce również mają trend wzrostowy. On nie jest aż tak spokojny. Ja nie byłbym spokojny, gdybym nagle z poziomu 26 miał 36, a z 36 ponownie 26. To nie jest coś, co łatwo przychodzi nam przytrzymać pod względem fundamentalnym czy pod względem technicznym. Generalnie kontrola ryzyka tutaj powoduje, że zastanawiamy się, co się dzieje, czy nie sprzedać. No, takie, takie to losy są naszego inwestowania. Natomiast po czasie dostrzegamy, że faktycznie to jest po prostu część trendu wzrostowego. Więc robczyce są w trendzie wzrostowym jak on się ostatecznie rozstrzygnie zobaczymy, w każdym razie no, warto spółkę w tym kontekście obserwować, no i Tauron Tauron, który gdzieś tam też krótko wspomniałem w przypadku energii, widzimy troszeczkę mniejsze wahania, Energa miała trochę większe wahania cenowe, trochę większe przeloty Tauron, Tauron spadał bardziej stabilnie szczyt pesymizmu to jest wrzesień, później jakaś taka konsolidacja w okolicy złota 80 w okolicy złota 80 miałem Dużo ochoty, żeby Tauron zakupić, jednak się na to nie zdecydowałem. No i widać, że, 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 że to był błąd, aczkolwiek no, no generalnie nie zająłem pozycji. Co zrobił Tauron? Bardzo szybki ruch do góry. Taki ruch, który już negował trochę fakt, że to jest korekta, prawda? Bo tak duża korekta wzrostowa to, to raczej nie mieści się w kryteriach tego trendu spadkowego, więc mamy silny impuls wzrostowy, zejście w dół, kolejne zejście w dół, ale tutaj brak ochoty schodzenia poniżej 20, no i aktualnie znów blisko tych lokalnych maksimów w okolicy 240, czyli tauron być może już zmienia kierunek. Czy na stałe, trudno powiedzieć, no bo wiemy, że energetyka jest. Jest taką branżą, gdzie, gdzie tam rządzi jeden minister plus te wszystkie rygory, plus te wszystkie regulacje. Tam się dużo dzieje, natomiast trendowo faktycznie dzieje się to, że kierunek spółka zmienia. No i ostatnia spółka też energetyka, czyli Zepak. Widzimy trend spadkowy, trend spadkowy, który być może się odmienia. Tutaj jeszcze trudno jest powiedzieć to w sposób jednoznaczny, natomiast widzimy takie uklepane dno wrzesień, październik, listopad. No i dzisiaj to, co widzimy w styczniu, to jest taka chęć troszeczkę bardziej śmiałego wyjścia do góry. Tutaj powiem szczerze, że byłbym ostrożny przy obwieszczaniu trendu wzrostowego. Zaczekałbym na jakąś korektę jeszcze poniżej 8 zł. Jeśli tam będzie ten dołek faktycznie wyraźny, czytelny, powyżej 7, no to wtedy faktycznie można mówić już o przełamaniu 8, 8,50 i rozglądać się w kierunku. Wzrostu w kierunku północnym. Więc dużo spółek dzisiaj, ale chciałem też Wam pokazać wiele ciekawych okazji, pokazać jak te spółki się zachowują, jak te wzrosty się zachowują. No, są spółki bardzo charakterystyczne, jak CD Projekt, o którym generalnie wszyscy mówimy, który już ponad 50% odjechał od, od tego dołka. Są spółki, które dopiero się gdzieś tam decydują, prawda? To jest akurat przykład live chata, gdzie mamy zarówno argumenty na kontynuację trendu spadkowego, jak i mamy argumenty na kontynuację trendu wzrostu, znaczy kontynuacji, na rozpoczęcie trendu wzrostowego, prawda, ten układ dołków sugeruje, że być może to jest punkt przełamowy, no i praktycznie zbierając notowania z całych dwóch lat sprowadzamy to do tego, czy przełamie 28 zł, czy nie przełamie. I to jest klucz y, takiego inwestowania trendowego, że sobie możemy spółkę obserwować przez wiele, wiele miesięcy, przez wiele kwartałów, natomiast w pewnym momencie musimy powiedzieć, tak, jest to już trend wzrostowy, tak uważam. Albo inaczej. Czyli nie jeszcze nie jest to trend wzrostowy, uważam, że jest to ciągle trend spadkowy. I, I całe wielomiesięczne analizowanie waloru sprowadza się do jednego momentu, czasami do. Kilku, trzech, czterech, pięciu procent na wykresie różnicy w górę czy w dół, i już uznajemy, że jest to inny trend. Oczywiście po czasie dopiero okazuje się, czy mieliśmy rację, czy nie. E, no, ciekawe spółki takie jak Maxcom, prawda? Tutaj klasyczne odwrócenie trendu. Tutaj już się wiele, e, wiele wydarzyło, żeby pokazać, że faktycznie jest ten trend wzrostowy, e, czy PK, PKO SA, gdzie, gdzie faktycznie na dobrą sprawę jeszcze możemy mówić, że jest to trend spadkowy, ponieważ ten wierzchołek jest niższy od wierzchołka poprzedniego. Więc wiele interpretacji. E, ale to, do to, 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 czego bym Was zachęcał, to przejrzenie spółek wszystkich. Tutaj gdzieś tam ktoś mi zarzucił, że, że w pół godziny nie da się tego zrobić. Zapewniam Was, że da się to zrobić. Generalnie ja to robię tak, że po prostu siadam do Ami brokera i robię coś takiego. Wiedząc, czego szukamy na wykresie, po prostu analizuję wykresy. 3 sekundy na jeden wykres to jest wystarczający czas, żeby, żeby takie spółki wyłowić, żeby spojrzeć, co się dzieje na wykresach, jak te spółki się. Kształtują, czy, czy są to trendy wzrostowe, czy trendy spadkowe. W podobny sposób wyłoniłem właśnie te 20 czy tam 20 kilka spółek, które, które dzisiaj obejrzeliśmy. To wszystko na dzień dzisiejszy. Jeżeli dotrwaliście do tego końca, to, to gratuluję serdecznie, bo wiem, że to jest oznaka pewnego rodzaju wytrwałości w konsumowaniu takich treści. Pozdrawiam was serdecznie, tak jak mówię, jeżeli chcecie. Troszeczkę szersze moje view na rynek. W opisie filmu jest link do bloga, tam, tam trochę więcej na ten temat pisałem. A jeżeli trafiliście na nagranie z bloga, no to cóż, bardzo serdecznie Wam dziękuję i mam nadzieję, że niebawem również będziemy mogli sobie jakieś wykresy poanalizować. To wszystko, do usłyszenia, trzymajcie się ciepło, cześć.